Czym jest orędzie Matki Bożej? Dlaczego Maryja prosi, byśmy się modlili o pokój? Czy filozofia lub teologia są podobnie pomocne w życiu jak orędzia Maryi? Dlaczego ważna jest prostota z naszej strony? Spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytania wsłuchując się w słowa ojca Slawko Barbaricia? Potęga miłości. 25 czerwca 1994 roku. Drogie dzieci, dziś cieszę się w mym sercu patrząc na was wszystkich tu obecnych. Błogosławię wam i wzywam, abyście zdecydowali się żyć moimi orędziami, które wam tutaj daję. Ja, dzieci, pragnę was wszystkich doprowadzić do Jezusa, gdyż On jest waszym zbawieniem. Dlatego dzieci, im więcej się modlicie, tym bardziej stajecie się moimi i mojego syna Jezusa. Błogosławię Was wszystkich moim macierzyńskim błogosławieństwem i dziękuję Wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Było bardzo uroczyście. Przybyło wielu ludzi ze wszystkich stron świata, od Nowej Zelandii przez Boliwię i Peru, aż do przedstawicieli plemion indiańskich z Kanady. Mozaika kolorów, rozpiewana młodzież, zachwyceni starcy, bogactwo języków, Radość na twarzach opalonych słońcem Hercegowiny, tysiące ludzi przed konfesjonałami, dziesiątki tysięcy na ofiarach eucharystycznych, ciągłe tłumy idące na podbrdo, pierwsze miejsce objawień, jedna za drugą grupy idące na kriżewac, nieustanna rzeczywistość međugorskiego sanktuarium. Minęła trzynasta rocznica objawień, obecna czternasta rocznica objawień zaczęła się bardzo uroczyście. Królowa pokoju w orędziu wyraża swoją radość, gdyż jej dzieci zgromadziły się blisko niej. Wzywa, abyśmy żyli orędziami, które ona nam tu daje. Dlatego dobrze będzie, jeżeli sobie przypomnimy i jeszcze raz podkreślimy, czym jest orędzie. Wielu chrześcijan zadaje sobie pytanie, po co objawienia, skoro mamy Kościół, sakramenty i Pismo Święte? Pytanie jest na miejscu, a odpowiedź nie jest trudna. Ona nie przychodzi, aby przynieść coś nowego ale żeby nam pomóc zacząć żyć tym, co już znamy. A że tak właśnie jest, że wielu ludzi otrzymało tu prawdziwą pomoc, dowodzi istnienie licznych grup modlitewnych, rodzin i pojedynczych ludzi, którzy uzyskali tu pomoc, znaleźli swoją drogę, zdecydowali się na nią i mówią o szczęściu i pokoju udzielonym im przez przyjazd do Medjugorja i przyjęcie tego, co mówiła Matka Boża. Podstawowym orędziem jest obecność Matki Bożej. Nikt nie przyjeżdża do Medjugorja dlatego, że modlą się tu na różańcu albo mówi się o poście, lecz dlatego, że ona jest obecna. Więc i te dni, kiedy nie tylko się objawia i daje orędzie, ale gdy to orędzie staje się faktem, jestem z wami, drogie dzieci. Wyraźnie prosi o pokój i to jest jej cel. Pokój, pokój, pokój i tylko pokój. Pokój pomiędzy Bogiem i ludźmi i pokój między ludźmi. Powiedziała na początku. Teraz widzimy, że odnosiło się to również do wojny, która zaczęła się dokładnie dziesięć lat później. Przez to wydarzenia medzugorskie sprowadzają się do zapowiedzi proroczych. Pokój osiąga się przez nawrócenie, modlitwę, post i głęboką wiarę. Rozpoczynając czternasty rok objawień, musimy coś zrozumieć. Słowa Matki Bożej są poważne. Nikt nie musi sobie zadawać pytań, jaką wojnę należy powstrzymać przez modlitwę, post i zmianę życia. Rozumiemy teraz, że istnieją wielkie i małe wojny, dopóki się da, należy im zapobiegać. Co miesięczne orędzia służą pomocą, aby w danej chwili zrozumieć, co mamy czynić. Kto w nich poszukuje filozofii albo teologii, rozczaruje się, gdyż matka nie może filozofować. Matka wychowuje, jej obecność jest pierwszym środkiem wychowawczym, a jej słowo jest wskazówką. Wiadomo, co robią dzieci tam, gdzie nie ma matki. Dlatego jest zrozumiałe, że mówi nam, żyjcie orędziami, które Wam tu daje. Ważne jest, aby zrozumieć i przyjąć w prostocie to, co nam mówi. Nie należy się lękać, lecz mieć zaufanie. Nie powinniśmy też więcej zadawać sobie pytania, co się stanie, jeżeli nie posłuchamy, lecz odpowiedzieć na jej wezwanie jako człowiek, rodzina i wspólnota. To jest nasza chwila, czas łaski. Nie jest bez sensu myśl, że jesteśmy uformowani przez jej obecność, że powinniśmy być z tego dumni i strzec tego jak skarbu. Jeden z księży w czasie rocznicy objawień powiedział Matka została nam powierzona, a matki nie powierza się zdrajcy, lecz przyjacielowi, człowiekowi wiernemu. Nasze rodziny, Kościół i kraj, wszystko zostało uświęcone jej obecnością. Jest to obowiązek i wezwanie do przemiany, która ponownie przynosi nam pokój. Jeden z pielgrzymów opowiada o wydarzeniu. Nie chcieli puścić mnie z domu, powiedzieli, że tutaj jest wojna, że jest niebezpiecznie, żebym nie jechał, bo Matka Boża jest również na miejscu. A ja odpowiedziałem: Wiem, że Matka Boża jest tu, ale jeżeli lubię jakiegoś piosenkarza, a on przyjeżdża do naszego miasta, wtedy zostawiam wszystkie kasety z jego nagraniami i idę na koncert, aby go słuchać i odczuć jego obecność, idę, aby go zobaczyć, by jeszcze bardziej polubić jego piosenki. Puścili mnie wtedy z domu życząc szczęśliwego powrotu. Wielu ludzi zadawało sobie pytanie, a kiedy to Meczugorie będzie oficjalnie uznane? Pytanie jest uzasadnione, gdyż jest wielu ludzi, nawet na odpowiedzialnych stanowiskach, którzy twierdzą, że nic tu się nie dzieje. A ja sobie zadaję pytanie wraz ze wszystkimi, którzy tu przyjechali i coś przeżyli: W czym tkwi to coś, jeżeli tu nie ma nic? Jestem pewien, że Medjugorje będzie uznane, ale długa jest droga do oficjalnego uznania. W jakiś sposób wszyscy możemy nad tym pracować. Mówię po prostu tym, którzy rozumieją. Spróbujcie, wszyscy, którzy przybyliście do Medjugorja, aby w tym czternastym roku objawień wasza rodzina uznała Medjugorje, gdyż dostrzeże swoją przemianę. Mówię do grup. Starajcie się, aby wasz proboszcz uznał was za ludzi modlących się i tych, którzy poważnie żyją słowem Bożym. Jeżeli i my wzajemnie się uznamy, wtedy i oficjalne uznanie będzie łatwiejsze. Niech nasze słowa i nasze zachowanie w rodzinie, we wspólnocie, w społeczeństwie i w szkole będą podstawą tego uznania. Matka Boża jest Matką i Nauczycielką. W orędziu mówi wyraźnie, że pragnie nas prowadzić do Jezusa, gdyż On jest naszym zbawieniem. To właśnie przypomina nam, kim ona jest i jaka jest jej rola. Uważam, że jest to bardzo ważne. Wraz z nią iść ku jasnemu celowi. Papież w encyklice Matka odkupiciela z 1987 napisał, że ona jako matka zna Jezusa lepiej niż którykolwiek ze świętych i w związku z tym może lepiej pokazać drogę do niego. Droga jest jasna, a środki dostępne dla wszystkich. Z nową nadzieją i nową odwagą ruszymy wraz z nią i wydarzy się to, o czym nieustannie słyszymy. Odnowa duchowa a wraz z nią odnowa materialna rodziny i narodu. Duchowa odnowa jest nam bardzo potrzebna. Niezbędne jest nam przebaczenie i miłosierdzie, konieczne jest dla nas duchowe i psychiczne uzdrowienie ze wszystkich stresów i ran, które zadała nam wojna. Zaczyna się więc intensywny rok szkolny dla nas wszystkich. Maryja otworzyła szkołę i niestrudzenie ją prowadzi. Przeprowadziła ją dotychczas przez wiele trudności, pułapek, ataków, które nie były niczym innym jak tylko okazją, aby pokazać siłę miłości i prawdy, aby pokazać zwycięstwo maluczkich, oni w swojej prostocie i przywiązaniu wraz z Maryją powoli realizują jej plany. Tak więc, rozpoczynając czternasty rok objawień, ponownie powiemy jej w głębi serca. Prowadź mnie, gdyż znasz drogę. Prowadź mnie do Jezusa. Gdyż On jest zbawieniem i pokojem.